Pani Zuzanno, kolejne urządzenie dostępne w tej chwili na rynku, bardzo nowoczesne, a stworzone specjalnie po to, żeby zamrozić nasz tłuszcz. Wiem, jak to brzmi, ale jest skuteczne. Jak najbardziej. Zabieg kriolipolizy, czyli zamrażania komórek tłuszczowych, jest teraz bardzo popularny nie tylko na rynku polskim i daje nam spektakularne efekty w miejscowej redukcji tkanki tłuszczowej. Urządzenie Fuziomet, które tutaj stoi za mną, służy również do redukcji celulitu i ogólnego modelowania sylwetki, ale posiada również głowice, które stosujemy na twarz, czyli między innymi lifting, rekonstrukcja skóry, ale także redukcja rozstępów, redukcja blizn oraz zabiegi trychologiczne, czyli skóra głowy. Tak szerokie spektrum w jednym urządzeniu teraz dostępne dla klientek w Świdnicy. Podczas przyłożenia, które trwa mniej więcej godziny, czyli tyle trwa zabieg, nasza tkanka mrozi się na poziomie naskórkowym do około minus 10 stopni Celsjusza i w głąb tkanki tłuszczowej do mniej więcej 0,4 stopni. A więc w trakcie zabiegu my tak właściwie nie odczuwamy tego zimna, bo już po kilku minutach nasza skóra staje się taka odrętwiała i to jest takie uczucie po prostu lekkiego zessania skóry. I to wszystko. A więc zabieg jak najbardziej nie jest bolesny. To urządzenie służy nie tylko do tego, żebyśmy wreszcie dobrze na plaży mogły wyglądać, ale także do tego, żeby jakby zrewitalizować naszą skórę twarzy. Jak najbardziej. Mamy tutaj kilka końcówek, które służą do zabiegów na twarz. Między innymi zabieg radiofrekwencji głowy, czyli końcóweczka wyposażona w szereg igieł, które być może brzmią nieco przerażająco. No to już boli na pewno. Powiem tak, zabieg wykonujemy z reguły bez znieczulenia. Dla bardziej wrażliwych osób, tudzież panów, mamy możliwość nałożenia znieczulenia. Jednak w większości przypadków nie ma takiej potrzeby. Z tego względu, że głowica wytwarza również ciepło. Jak sama nazwa wskazuje, radiofrekwencja i głowa, czyli połączenie fali radiowej ciepła wysokiej temperatury z igiełkami. Ta temperatura i zessanie skóry do głowicy powoduje zdecydowaną redukcję odczuć podczas zabiegu, a więc uważam, że zabieg jest całkiem przyjemny. Zapytam o skuteczność. Seria zabiegowa jest w stanie zredukować zmarszczki, przebarwienia, napiąć naszą skórę, podciągnąć nieco chomiczki, powieki, ale także możemy opracować sobie skórę na ciele, czyli rozstępy, brzuszki pociążowe, ramionka, kolanka i bardzo, bardzo szerokie spektrum możliwości daje nam opcję rekonstrukcji skóry na twarzy i ciele. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Czasami jest to jeden zabieg, który jest połączony z innymi technologiami. Czasem wykonujemy serię około 6 zabiegów. Mówiąc 6 zabiegów, mam już na myśli taką globalną serię, rekonstrukcję skóry, która naprawdę da nam spektakularny efekt końcowy. Tutaj kolejne urządzenie, które jest dostępne w Centrum Urody Justyna w Świdnicy, a służy między innymi takiemu zabiegowi, który się nazywa epilacja w odróżnieniu od depilacji. Dokładnie. Epilacja ma za zadanie usunąć owłosienie na stałe w przeciwieństwie do depilacji, czyli po wykonaniu serii zabiegowej w odstępach 4-8 tygodni jesteśmy w stanie stopniowo redukować ilość owłosienia na twarzy i ciele. Najczęściej wykonujemy zabiegi właśnie na wąsiku, na brodzie, pachach, bikini i nogach. Panowie również coraz częściej bywają w naszych gabinetach. Zabiegi też są całkiem, można powiedzieć, bezbolesne, jeśli chodzi o te duże partie i powiedzmy czujemy delikatny dyskomfort, jeśli chodzi o mniejsze obszary typu pachy na przykład. W zależności od tego, jak dużo mamy tego włosa, jak on jest gruby, ciemny, różnie też włosy będą reagowały. Czym ciemniejszy, grubszy włos, tym szybciej pozbędziemy się go na stałe. Skuteczność. Tak jak wspomniałam, przy każdym zabiegu usuwamy jakiś procent włosów, powiedzmy między 10 do 20 nawet procent włosa z obszaru zabiegowego, w zależności też na kim pracujemy. Za każdym zabiegiem może to wyglądać nieco różniej, w każdym razie włos rośnie coraz wolniej, jest go coraz mniej, a więc po kilku zabiegach jesteśmy w stanie już pozbyć się włosów całkowicie. To urządzenie służy nie tylko epilacji. Nie tylko. Mamy tu jeszcze dwie głowice, między innymi laser nodymowo-jagowy, gdzie mamy bardzo, bardzo szerokie spektrum. Między innymi zamykanie naczyń krwionośnych, czyli popękane naczynka, tak zwane pajączki na naszych nogach, uda, bardzo często dotknięte tym problemem, ale również twarze, czerwone policzki, pęknięte naczynia na nosie. Tutaj w serii od jednego do maksymalnie 4 zabiegów jesteśmy się w stanie pozbyć naczyń, zamknąć je laserowo. Dodatkowo coś, o czym może się rzadziej wspomina, ale terapia grzybicy płytki paznokciowej,
czyli też bardzo często występujący problem. Jedna niefortunna wizyta na basenie i już, a więc tutaj też dzięki serii zabiegowej w odstępach tygodnia, dwóch możemy się tego problemu pozbyć bez jakiejkolwiek farmakologii i wieloletniego leczenia. Dodatkowo oczywiście odmładzanie, czyli nieablacyjny resurfacing, bez okresu rekonwalescencji, lifting skóry nie tylko na twarzy, ale również na ciele. Dodatkowo głowica światła kalibrowanego pulsacyjnego, CPL, które również ma szerokie zastosowanie. Tutaj znowu uzupełnienie do poprzedniej głowicy laserowej, czyli terapia rumienia. Różowe, takie zlane policzki, które też możemy tutaj ratować właśnie korpusem X-Lace Plus. Terapię trądzików, czyli skórę trądzikową. Nie tylko nastolatki, ale również osoby dorosłe, u których ten problem bardzo często występuje. Nie tylko twarz, ale również plecy, ramiona, dekolty, a więc tam też pracujemy. No i oczywiście odmładzanie, zabieg fotoodmładzania światłem kalibrowanym pulsacyjnym, czyli lifting skóry, wyrównywanie kolorytu skóry, obkurczanie porów, taka globalna odnowa naszych buzi.